Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Morsz, druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Alfred Adamiec, prezydent maklerskiego Alfa S.A. Sebastian Mikosz, był wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Były prezes PLL LOT, wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej. Ryszard Wojtkowski, dyrektor gabinetu były u czterech premierów, proszę Państwa. U premiera Messnera, Rakowskiego i potem już po 89 u premiera Mazowieckiego i Bieleckiego, prezes zarządu Resource Partners. Na rynkach papierów wartościowych w tej chwili, no i zielono i czerwono, w Warszawie zielono, WIG20 zyskuje 0,3%, w Londynie wzrost o 0,17%, we Frankfurcie spadek o 0,946%, w Paryżu na minusie, waluty tanieją w dalszym ciągu, frank szwajcarski kosztuje 3 zł, euro także tanieje, kosztuje 3,90, dolar amerykański również na minusie, kosztuje 2,82, czyli złoty się wzmacnia. EKG. Przypomnę, że mogą nas Państwo podglądać na portalu tok.fm.pl, a także korespondować z nami, czy zadawać pytania, czy wyrażać swoje opinie na Facebooku. facebook.pl/tokfm. EKG. W dyskusji o emeryturach pada wiele bzdur, na przykład, że Polacy to nie barany i sobie poradzą. Żądamy więc wolności dla baranów, niech mają wybór, co robić ze swoimi pieniędzmi, mówił prezydent Gwiazdowski wczoraj na konferencji Centrum Adama Smitha, proszę Państwa. Zniknąć powinien przymus przynależności do OFE, to nie system rynkowy, bo OFE jest przymusowe. Tak mówi. No i tutaj jest pewnie jest racja. Jest racja, no jest racja. Jaki to system rynkowy, jeśli coś jest przymusowe? A ZUS jest monopolistą, a jak centrum twierdzi, OFE to oligopol. Proszę Państwa, w pierwszej części audycji rozmawialiśmy, czy system kanadyjski miałby w Polsce szansę na wprowadzenie, czyli system, w którym dostajemy wszyscy jednakową emeryturę państwową. Gdyby to miało nastąpić na przykład w 2012 roku, to ona musiałaby wynieść 900 zł. Wszyscy. Jednakowa emerytura państwowa. A resztę dorabiają sobie. Odkładają. Być może potrzebne byłyby jakieś zachęty w funduszach inwestycyjnych, w funduszach emerytalnych. Może kupują obligacje przez całe życie. Czy to jest dobry pomysł i ma szansę, czy też powinno się ma szansę na zrealizowanie kiedyś, czy też powinno się go wyrzucić do kosza. Proszę bardzo. Prezes Wojtkowski. Jak byłem ostatni raz z gością pana redaktora, to rozmawialiśmy o inicjatywie środowiska krytyki politycznej o powszechnym dochodzie gwarantowanym. Wtedy wyraziłem taką tezę, że nie ma tak głupiego pomysłu, żeby zaraz ktoś go nie podchwycił. W moim przekonaniu pomysł tej gwarantowanej emerytury, czegoś w rodzaju jałmużny, którą dostawałby każdy z nas bez względu na to, ile pracuje, jak pracuje, ile zarabia, ile odkłada, jest pomysłem złym. Mnie generalnie nie podoba się sytuacja, w której moje przyszłe dochody mają być jałmużną od państwa. Ja chciałbym wiedzieć, że to są rzeczy, że to są pieniądze, które ja odkładałem, ja zarobiłem całym swoim życiem i całą swoją pracą. Ale jako podatnik też pan przecież odkłada i pan przecież płaci podatki. W związku z tym budżet państwa żyje nie z jakichś pieniędzy z kosmosu, tylko z pańskich pieniędzy. Ale jest złamana ten budżet zwraca panu, w pewnym momencie ten budżet państwa zwraca panu pana pieniądze, czy przedsiębiorców pieniądze także. Chodzi o pewną percepcję. Chodzi o złamanie powiązania między długością pracy, jakością tej pracy, a wysokością wynagrodzeń. No tak, ale długość, jakość pracy także przekładałaby się na to, ile pan oszczędzi w swoim życiu, prawda? Ale to już na szczęście państwo do tego nie miałoby nic. No tak, tak, tak. Czyli co, uważa pan, że ten pomysł nie ma... No ja jestem głęboko przeciwny pomysłom, w którym państwo daje mi coś, niezależnie od tego, jaki był mój wkład. Dobrze, proszę Państwa, tymczasem mamy dyskusję, no nie tylko dyskusję, bowiem oto PSL już wystąpił, chce w piątek przepchnąć, czyli jutro w Sejmie, obniżkę składki do otwartych funduszy emerytalnych, przypomnę, z 7,3% do 2,3%. No jest to zgodne z założeniami rządowymi, ale być może są tam jakieś jeszcze w tej propozycji jakieś niuanse, o których nie wiemy, bowiem na razie, jak donosi prasa, donosi dziennik Gazeta Prawna, że zwarły szeregi PO, PiS i SLD przeciwko
przeciwko temu pomysłowi. Generalnie, proszę Państwa, ja chciałbym zakończyć tę dyskusję dzisiaj przynajmniej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie już tak nie będę wracał do tego, chociaż obiecywałem już kilkakrotnie. Wydaje się, że sprawa z przesunięciem części naszych składek do ZUS-u, z otwartych funduszy emerytalnych, jest przesądzona. Trzeba powiedzieć, że ten system, jaki w takim kształcie, w jakim obowiązywał, był nie do utrzymania. To trzeba sobie powiedzieć jasno. Ta propozycja jest propozycją kompromisową. Ona jest kompromisową propozycją, bowiem nie likwiduje całkowicie otwartych funduszy emerytalnych, ale jakby częściowo te środki przesuwa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. One się będą zwiększały do 3,5% w 2017 roku. Taka przynajmniej jest propozycja. I chciałbym jeszcze powiedzieć o kimś takim, o kim pewnie świat już dawno zapomniał. Adam Mielczarek. Ja bym chciał powiedzieć, że jest to zwycięstwo, proszę Państwa, moralne pewnego dziennikarza Adama Mielczarka, który może święcić dzisiaj triumfy, który skarży się już od lat z otwartymi funduszami emerytalnymi, a może nie z państwem polskim, które próbuje go zmusić do tego, żeby on odszczędzał otwartych funduszy emerytalnych. On jest przeciwko takiemu przymusowi. I można powiedzieć, że ta dyskusja, która się w tej chwili toczy wokół OFE, daje mu pewne zwycięstwo, przynajmniej namiastkę zwycięstwa moralnego, jeszcze nie ostatecznego, ale być może zwycięży w tej batalii. EKG. Czy jesteśmy dzisiaj bogaci czy biedniejsi? No ja się czuję biedniejszy. Panowie, coś energii brakuje wam dzisiaj. Tak, co się dzieje? Tak. Z jakiego powodu? Przed godziną 9 była ciekawa dyskusja na temat Egiptu. Ja bym zwrócił uwagę na takie pewne czynniki, które mogą wywołać podobne zamieszanie nie tylko w Afryce, ale w innych krajach. Kiedyś o tym wspominaliśmy, że podstawą do niepokojów społecznych w tej chwili są dwa zjawiska. Pierwsze to jest bardzo wysoki wzrost cen żywności, które stanowią o to są żywność, to jest kwestia podstawowych potrzeb dla ludzi w biedniejszych krajach. I to jest olbrzymia część budżetu domowego. Druga rzecz to jest wzrost gospodarczy bez tworzenia nowych miejsc pracy. To są nowe zjawiska, które nie miały miejsca w ostatnich kilkunastu latach. Przyzwyczailiśmy się do niskiej inflacji i trzeba sobie powiedzieć wręcz, zapomnijmy o czasach niskiej inflacji na najbliższe kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. Niestety, wyższa inflacja to znaczy, mamy mniej pieniędzy w portfelach, dlatego że więcej wydajemy relatywnie na najróżniejsze dobra. I to będzie prawdopodobnie w tym roku wpływało na dosyć burzliwe zachowania społeczeństw, szczególnie w tych krajach trzeciego świata. EKG. Spółki pod specjalnym nadzorem premiera. Minister Gad wycofał zastrzeżenia do nowelizacji ustawy o nadzorze właścicielskim. Blokował ją wspólnie z Grzegorzem Schetyną, bo dawała za duże uprawnienia premierowi. Tak pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna, także doniesienia w innych gazetach na ten temat. O co chodzi, proszę Państwa? Chodzi o karuzelę stanowisk. Może tak, albo o to, kto mianuje prezesów spółek Skarbu Państwa, czy to są nagrody za coś, za jakąś lojalność, czy też za kompetencje. Oto jest propozycja, żeby powstał komitet nominacyjny. Tak, Rada Gospodarcza zgłosiła taką propozycję. Komitet nominacyjny, który będzie się składał z zacnych, szanowanych, kompetentnych osób, które będą proponowały rady nadzorcze do spółek Skarbu Państwa, ale nie do tych tysiąca kilkudziesięciu czy tysiąca kilkuset, tylko do wybranych, powiedzmy nam, 25 takich czołowych, najważniejszych dla państwa spółek. Rady nadzorcze, a te rady nadzorcze już niezależnie, bez żadnych nacisków ministrów, działaczy partyjnych, baronów partyjnych, będą wybierały zarządy, kompetentne zarządy. Czy taka inicjatywa ma szansę powodzenia, czy nie ma? No, sprawa jest trudna. Wydawałoby się, aha, i likwidacja konkursów nastąpiłaby. Niektórzy mówią, nie możemy zlikwidować konkursu, na przykład minister, prawda, minister skarbu. No nie bardzo, teraz już się zgadzam, ale nie za bardzo. Partia jakaś tam, nie za bardzo. No jak zlikwidujemy konkursy?
Czy te konkursy nie były przypadkiem, czy nie są przypadkiem fikcją? To jest raz. Dwa. I czy ta propozycja jest dobra i ma szansę na to, by w takim czystym kształcie, nie takim kompromisowym, który zawsze będzie zostawiał furtki, że to jednak tam, wiesz, tu ten stary, tutaj trzeba tego postawić na stanowisko prezesa. Czy to tak będzie działało, czy też inaczej? Proszę bardzo. Doświadczeni ludzie. No proszę, proszę, panie dyrektorze, panie prezesie Wojtkowski. Chciałem przypomnieć, że te same intencje kierowały tworzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która miała odpolitycznić sposób zarządzania mediami publicznymi. I oczywiście każde usprawnienie tego systemu, który dzisiaj jest zły i to każdy widać gołym okiem, jest dobre. Ale mi to przypomina sytuację z Ptolemeuszem, który zakładał, że świat kręci się wokół Ziemi i ludzie potrafili tak to jakoś wliczyć, żeby wiedzieć, kiedy są zaćmienia. Aż przyszedł Kopernik, który to zmienił. Moim zdaniem jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest po prostu odcięcie państwa zupełnie od gospodarki i pozbawienie polityków możliwości wpływania na to, kto jest prezesem. No a jak to zrobić, skoro są to spółki Skarbu Państwa? Nawet spółka Skarbu Państwa notowanych na giełdzie papierów wartościowych, które są publicznymi spółkami już. Także jak widać, jak donosi... Dokończyć prywatyzację, powiedział Ryszard Wojtkowski. No. Nie zgadzam się z tym, co mówię. Pan się nie zgadza, bo pan był nominowany pewnie przez nie wiem kogo. Na stanowisko prezesa PLL-LO. To nie ma znaczenia. Żartowałem. Formalnie przecież ja przyszedłem procedurę konkursową. Wiem pan, ale to nieustannie mnie prowokuje. Ale czy to był taki konkurs, że wiadomo było, że Mikosz ma wygrać? Absolutnie nie. To był prawdziwy konkurs. Prawdziwy konkurs. No każdy prezes tak mówi. Nie, to był prawdziwy konkurs. Przecież jakby jest pewna hipokryzja, którą trzeba byłoby w końcu uciąć. Tak? Czyli co? Konkursy są hipokryzją. Jakby cały system ograniczania władzy ministra skarbu nad spółkami jest hipokryzją. Dlaczego? Dlatego, że minister skarbu, będąc właścicielem, ma mieć prawo wyboru managementu, ma mieć prawo wyboru członków rad nadzorczych i nie widzę żadnych powodów, dla których system kontroli nad ministrem skarbu byłby słabszy czy mocniejszy. No dobrze, ale to rad nadzorczych. Nie, ale panie redaktorze, przecież wytworzyliśmy serię absurdów. Pierwszym absurdem była ustawa Kominowa, która miała ograniczyć, która była reakcją super gwałtowną. Dobrze, a nie absurdem było to, że kierowca zarabiał, proszę pana, pięciokrotnie więcej od w pewnej spółce Skarbu Państwa, od prezydenta Rzeczpospolitej. No, ależ panie oczywiście, prezesie, że to było absurdem, a dzisiaj absurdem jest to, że prezesi wielu spółek są na 500 miejscu wśród zarobków. Ja zarabiałem znacznie mniej niż chyba 400 pracowników, czy tam 500 pracowników przede mną. Szczerze powiedziawszy, to prezes PLL-LOT w ogóle nie powinien zarabiać, to tylko dopłacać. Jest to funkcja społeczna. Ponieważ, zaraz, chodzi chwileczkę, pracy, ponieważ straty przynosi PLL-LOT, przynosi wieczne straty i kto do tego dopłaca? Podatnik polski dopłaca. To ja się na to zgodzę, jak pensja redaktora prowadzącego będzie uzależniona od słuchalności. A proszę pana, bardzo pana proszę. A myśli, że jak to wygląda? Nie, ale... Przecież mnie by tu nie było. Nie, ale jest jakby kilka rzeczy. Po pierwsze, ustawa Kominowa to było przeciwdziałanie jakby niekontrolowaniu rad nadzorczych, bo to rady nadzorcze wyznaczają i powinno się było wyciągnąć konsekwencje wobec rad nadzorczych, inaczej powoływać i dać im swobodę działania. Potem zrobiliśmy konkursy, czy zrobiono konkursy, tak? Czyli drugi taki mechanizm zakładający, że w radzie czy w radach nadzorczych zasiadają ludzie ułomni, którzy nie są w stanie przeprowadzić wyboru. Absurd, tak? I oczywiście ci ludzie są dzisiaj ograniczeni procedurą konkursową, gdzie mają wybrać z konkursu kogoś, komu muszą zapłacić pensję nierynkową. A teraz jeszcze zrobimy komitet nominacyjny, który już w ogóle ubezwłasnowolni organ, jakim jest Rada Nadzorcza, bo ja domniemam, że Rady Nadzorcze zostanie zmieniony kodeks spółek handlowych i nie będzie Rad Nadzorczych, bo jednym z głównych funkcji Rady Nadzorczej jest wybór członków zarządu, oczywiście tam przyjmowanie budżetu i parę innych rzeczy. Natomiast rozumiem, że Rada Nadzorcza zniknie, tak? No bo no, to będzie zmiana ustawy w kodeksie spółek handlowych. Nie, nie, nie znikała. No to znaczy, jak sobie komitet to... nominacyjny wybierałby Rady Nadzorcze, a Rada Nadzorcza wybierałaby zarządy. A dlaczego minister skarbu ma nie wybierać Rad Nadzorczych, skoro to on ponosi odpowiedzialność za zarządzanie tymi spółkami? No przecież to jest absurd goni absurd. No. To rozliczmy, proszę bardzo, ministra skarbu. No dobrze, ale z kolei komitet nominacyjny byłby powoływany przez premiera.
No ale w czym jego wiedza o sytuacji w danej spółce byłaby lepsza od tego, jak jest 9, czy 7, czy 12-osobowa rada nadzorcza? No przecież kodeks spółek handlowych obowiązuje na Boga. Ja nie mogę w jedną rzecz, z jedną rzeczą się nie zgadzam. Może pan redaktor wiele rzeczy krytykować, ale i możemy wszyscy krytykować, ale w spółkach Skarbu Państwa, które śmiem twierdzić trochę znam, nie pracują Marsjanie, ufolutki, jacyś dziwni ludzie. Pracują ludzie, którzy się zdecydowali z różnych powodów, czasami z bardzo szlachetnych pobudek, panie redaktorze, ale i są... Panie prezesie, jest i tak, i tak. Okay. I jest i dobrze, i bardzo źle. Okej, okay. Ale jak mówił pan prezes, rady nadzorcze, prezes Wojtkowski, Rady Nadzorcze, Komitet, Krajowa Rada Radiofonii, to niczego nie zmieni.